Na papierze spotkanie Warty z Rakowem można określić mianem starcia Dawida z Goliatem. Częstochowianie walczą o Mistrzostwo Polski, a Zieloni o pozostanie w lidze. Patrząc jednak wyłącznie na formę obu zespołów w bieżącym roku kalendarzowym, trzeba przyznać, że w sobotę Warta nie będzie bez szans. Każde spotkanie, które rozgrywamy i w którym punktujemy, jest takim dodatkowym bodźcem. Natomiast jesteśmy świadomi tego, że do celu jeszcze nam brakuje, że musimy dalej robić swoją robotę. W ostatniej kolejce zawodnicy Dawida Szulczka pokonali na wyjeździe Zagłębie Lubin aż 4-0. Później nastała przerwa reprezentacyjna. Po meczu z Zagłębiem mieliśmy taki przyspieszony, krótki mikrocykl. Zakończyliśmy go czwartkowym spotkaniem kontrolnym z Lechem Poznań. Dużo pozytywów, mecz zakończył się wynikiem 3-3. W sparingu z rywalem z Zamiedzy na listę strzelców wpisali się Milan Koryn, Frank Castaneda i Miguel Luis. Szczególnie cieszyć może coraz lepsza forma dwóch pierwszych, bo któryś z nich będzie musiał zastąpić w wyjściowym składzie nieobecnego Adama Zrelaka. Po pierwsze ma pauzę za kartki, po drugie dopiero wraca po tym urazie. Powinien być gotowy na 100% już po meczu z Rakowem, jak będziemy rozpoczynać kolejny mikrocykl. O pokonanie rywala nie będzie łatwo. Zespół spod Jasnej Góry od lat budowany jest pod okiem jednego szkoleniowca, co przekłada się na świetne wyniki. Te założenia, które ma trener Papszun, są znane, natomiast to, że są znane, to nie znaczy, że łatwo jest je powstrzymać, ponieważ jest duża powtarzalność, duża jakość. Spośród takich orzechów do zgryzienia, to na pewno Raków jest jednym z najtrudniejszych, może nawet najtrudniejszym w całej lidze. Czy Warcie uda się zaskoczyć kolejnego faworyta? Przekonamy się w sobotę. Początek meczu w Grodzisku Wielkopolskim o godzinie 15:00.